Siemka, siemka, witajcie z tej strony ponownie Galajec, witam was serdecznie w zajebistym odcinku, w którym chciałbym poruszyć bardzo istotną sprawę, ale na sam początek, otóż dzisiaj jest rozwiązanie konkursu na myszkę wraz z podkładką z jednego z poprzednich odcinków od konkursu Trust Gaming, więc jeśli nie obejrzeliście tego odcinka, chcielibyście chociaż zobaczyć, co można było wygrać, albo po prostu zawartość tego odcinka, w sensie skąd Galajec ma wasi, bo nadal ludzie niektórzy pytają, to zajrzyjcie tutaj i możecie sobie ładnie się pobawić. Oto tutaj mamy coś takiego pięknego jak strona, której można wybierać, losować sobie komentarz. Z tego względu, że tutaj nie ma jakiej wielkiej zasady na temat wyboru, no to była prosta zasada. Zostawić komentarz, lajka i subskrypcję. I tyle. Mamy 222 unikalnych użytkowników. I wybieramy zwycięzcę konkursu na mysz i podkładkę od Trust Gaming. Także majstry, lecimy z tematem. Heniek Łańcuch, dobrze zrobiłeś, Epic są bardzo zmienne, w cenie zapłaciłem około 6 kg za siekierę, było dla ciebie warta 500 kg, według mnie zajebista wymiana. Tada! Mam nadzieję, że jesteś w szoku, kolego, bo tutaj jest jedna z nielicznych osób, która tak naprawdę nie napisała tego komentarza w 100% pod to, żeby wygrać, także tym bardziej zapraszam do mnie do kontaktu. Z tego samego konta napisać do mnie komentarz, ze względu na to, że chciałbym, żeby było wszystko ładnie legit, i z tego samego konta napisać mi komentarz pod tym obecnym filmem. Jeśli się nie zgłosisz w ciągu 1-2 dni, no to zalosuję na kolejnym odcinku jeszcze raz. Tada! Natomiast jeszcze jedno rozwiązanie konkursu. Na fanpage'u na Facebooku również jest konkurs, tam też można sobie było wygrać. Tam były za to słuchawki. Kto wziął udział, ten niech się szykuje. Zaraz po publikacji filmiku tam również pojawią się wyniki konkursu. Także moi majstry, dzisiaj chciałbym wam poruszyć bardzo ciekawy temat związany z, uwaga, uwaga, Lombardem, który pojawił się na serwerach. Z tego co zauważyłem, już niektóre filmiki na YouTubach się pokazują z nim związane, no ale jednak pewien problem pozostawia sporo niesmaku i chciałbym go poruszyć, tym bardziej, że nie ma obecnie forum, więc bezpośrednio nie można za bardzo pokrzyczeć. Powiem wam tak. Pojawił się taki właśnie NPC, który nazywa się Lombard, wraz z rozjemcą, ale tutaj mało istotna sprawa. Kto tam będzie chciał, to sobie po prostu go kliknie, będzie wiedział, o co chodzi. I ma na sprzedaż dla nas parę fajnych rzeczy, które się najciężej, albo bardzo ciężko tropi z niektórych mobów, czempów i tak dalej, i tak dalej. Więc powiem wam tak, najprościej jak się da. Po prostu o wiele przyspiesza nam proces produkcji flaszek. Przy okazji nie musimy nic za bardzo robić. Klikamy, mamy części, w zasadzie dozbierujemy, nie wiem, kilka części. Znaczy jeden jakiś tam najtańszy, najprostszy do zdobycia element. W taki sposób jest właśnie ten Lombard zbudowany. I mamy WF-ki, które byśmy sobie tylko żywnie zachcieli. I więcej wszystkie. Powiem wam tak, jeśli chodzi o flaszki wiedzy, zręczności, to tutaj nie ma problemu. Jest albo cena mniej więcej rynkowa, albo nieco wyższa. Problem pojawia się w troszeczkę ciekawej sytuacji, kiedy to, uwaga, uwaga, za wyprodukowanie bardzo fajnej ilości. Tutaj są przy okazji moje notatki związane z czymś innym, znaczy z moim zarabianiem, ale to nieistotne. Uwaga, uwaga, za wyprodukowanie 48 WF mocy płacimy tylko 130 platyny. W przeliczniku na 15k sztuka to jest 40k za jedną WF-kę. Kiedy na rynku około 90 sztuka można było za WF-kę wyciągnąć. No ja rozumiem, na rynku było bardzo mało WF mocy i tak dalej, no ale no spoko. Powiedzmy, że fajnie. Ale problem się pojawia gdzie indziej. Przy okazji jeszcze wam coś pokażę, żebyśmy tu byli nie gołosłowni. Modyfikacja sprzętu i tutaj oczywiście flasze ulepsze, gdzie one tu kurde są. Zmiana wyglądu, powiedzenia, bla 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 bla, Reldwig, normalnie nie wiem. Dobra, powiedzmy, piszemy mocy i tyle. I tu będzie. Formuła mocy, zamorski kamień, liść, normalnie flasz ulepszeń. O, dokładnie tak. I jesteśmy tutaj. Żeby wyprodukować flaszkę mocy, potrzebujemy 8 kul mocy, 10 lawskamenak i 2 razy zwój mocy.
Zbieranie lawy z Kemenak, w zasadzie idziemy tylko tutaj i zbieramy. To jest cały nasz proces produkcyjny. To w ogóle nawet nie jest produkcja, to jest po prostu dramat. I za 41k i troszeczkę poświęconego czasu mamy WF mocy, kiedy ona rynkowo chodzi po 90 100k. No spoko, o połowę ceny. Nie ma, było nie ma. Jeśli ktoś robił na tym biznes, no to mamy pecha, no bo niestety, ale no troszeczkę zostaliśmy kopnięci w dupę. Więc osoby, które nie wiem, swoje kule mocy na przykład sobie farmią, no oni zostali wydymani jak jasna cholera. I przy okazji osoby, które dropią sobie WF mocy albo zbierali, żeby taniej, drogo sprzedać w większej ilości, bo jak masz się dużej ilości, to i też szybciej schodzi tak naprawdę i czasami nawet drożej. No więc tutaj jest problem. Ale to nadal nie jest ciekawe, to nie jest wszystko. Zwróćcie uwagi, jeszcze mamy tutaj w naszej pięknej rozpisce WF mocy za 96 WF-ek HP, przepraszam, 96 WF-ek mamy za 91 platyny. To nawet nie jest 15k za sztukę. Kto na to kurwa wpadł? Ja przepraszam, ale kto na to wpadł? 14 219 zł za sztukę. Wiecie, kto na tym skorzystał? Wszyscy machetowcy. I cały endgame. Na tym Lombardzie. I nie wiem, kto doprowadził do tego, że można za taką cenę to kupić, ale wszystkie osoby, które jakkolwiek były przy tym i były za to przynajmniej częściowo odpowiedzialne, powinny polecieć na ryj na pysk. Koniec. Dla mnie. No, ja jako Jupiter mogę się tak wypowiedzieć, bo po prostu se mogę. Ale najprościej. Jak można spierdolić tak bardzo rynek flaszek? Ludzie na małych levelach farmią amulety orków i amulety krwi tylko po to, żeby zarobić na jakiś podstawowy ekwipunek. Teraz obecnie, kiedy amulety orków po 1-2k sztuka chodziły, nie warto. Zapierdzielasz do NPC, masz za 700 zł za sztukę. Czajcie, 700 zł za sztukę. Ja się pytam dlaczego. Ja się pytam, dlaczego ekipa pozwoliła na spierdolenie całego rynku flaszkowego. Tylko po to, żeby kto był zadowolony. Korzystają na tym high levele, które albo mogą zajebiście nafarmić tego, albo mogą po prostu ulepszyć sobie machetowy ekwipunek, albo w ogóle ekwipunek w HP, bo flaszek HP jakby nie patrzeć często brakowało i one są zawsze potrzebne niezależnie od levelu. I dodatkowo jeszcze zyskuje ekipa, no bo za platynę można kupić jeszcze taniej. No sorry kurwa, no nie mam pytań. Ja, wiecie, ja mogę narzekać, no ale sam sobie wyprodukowałem trochę tych rzeczy i zbieram. Także tutaj wiecie, no nie będę idiotą, mogę na to pogadać, ale wiadomo, jak mam szansę zarobić, to nie będę przecież przed tym uciekał, nie? Więc tutaj jest taka sytuacja i powiem wam tak. Co w tym momencie zobaczyłem, to się nie zobaczy. I rynek przez kilka miesięcy będzie umierał. Ludzie w obecnym momencie robią naprawdę mega, mega pieniądze na tym, albo próbują po prostu się ulepszać już i tak dalej. Posiedzą dzień, dwa na zbieraniu lawy, na zbieraniu liści orka, no bo tutaj jeszcze nie skończyliśmy jednego tematu. O tego. Amulet krwi, amulet orków, orcze zioło. Orcze zioło, 10 sztuk, zbieramy tutaj, siema, mamy WF HP. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, kto przy tym siedział, ale jest mi wstyd za to, że nikt z tego nie upilnował i doprowadził do takich rzeczy. Mamy tu na przykład lawę. Tu są grzybki Nansatl, czy jakoś tak. Tu jest lawa z Kemę. Jeszcze pójdziemy na liście. Orcze zioło. Powiem tak. Nie mam pojęcia, kto dopuścił do tego, żeby tak bardzo zgwałcić ceny i zgwałcić rynek tarnowy przez zwykły zakup za zwykłe złoto. No nie wiem. I za platynę oczywiście. Za walutę, którą można zdobyć w grze, jak i poza grą. W sensie dorzucić sobie za PLN. Ja rozumiem odkupić od innego gracza, nie wiem, coś tam sobie poszaleć, ale no, nie mam pojęcia. Patrzcie, co tu się dzieje. Jest 21.15. Jeszcze czas zamknę. Do czego doprowadziliście? Ja się pytam. Ja rozumiem, niektórym może by się opłacało. To powinna być opcja maksymalnie wyrównana do cen rynkowych. Albo
ktoś jest wystarczająco nieświadomy, że tak bardzo ceny rynkowe nie zgadzają się z Lombardem, albo to, co powiedziałem przed chwilą. Oj, niech mnie banują, jak powiedziałem coś nie tak. Wywalone jajca. Nie ma więcej pytań. Zapraszam na kolejne odcinki. Like, subskrypcja, dzwoneczek i udostępniajcie jak najdalej. Trzymajcie się, do zobaczenia, bo jestem zbyt zdenerwowany. Już. Trzymajcie się, hej.